Szanowni Państwo, w dalszym ciągu trwa modernizacja i transformacja Armii Polskiej. Chcę tylko przypomnieć, że pod koniec zeszłego roku podpisaliśmy bardzo dużą umowę na amunicję na ponad 10 miliardów złotych. Chcę też powiedzieć, że trwa audyt wszystkich umów, które były zawarte od 2016 roku. I chcę też powiedzieć, że poprosiliśmy Sztab Generalny, pana generała Kukułę, żeby Sztab Generalny włączył się w weryfikację tych umów. I tutaj nie chodzi o to, żeby zrywać jakiekolwiek umowy, tylko chodzi tutaj o to, że są podpisane umowy ramowe do 2035 roku. I Wojsko Polskie ma mieć znaczący i decydujący wpływ, co potrzebuje w pierwszej kolejności. Co potrzebuje na pierwsze 3-4 lata, tak bardzo kluczowe dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. I tutaj bardzo dziękuję panu generałowi Kukule, szefowi Sztabu Generalnego, za wyrażoną pomoc i oczywiście chęć współpracy. Nie wyobrażamy sobie jako nadzór cywilny bez udziału wojska w tym, co ma być kupowane, jak ma być kupowane, w jakiej jakości ma być kupowane i ile ma być kupowane. Chcę też powiedzieć, że bardzo będziemy zwracali uwagę na to, aby zakupy przede wszystkim lokować w polskich zakładach zbrojeniowych. Zdajemy sobie z tego sprawę, że pewne umowy ramowe czy pewne umowy wykonawcze, które już są podpisane, środki finansowe czy zakupy będą lokowane w zakładach zbrojeniowych innych państw. Natomiast bardzo duży nacisk będziemy kładli również na rozwój polskich zakładów zbrojeniowych, tych, które są pod Polską Grupą Zbrojeniową, ale również nie wykluczamy współpracy z zakładami, które nie są pod Polską Grupą Zbrojeniową, a są w systemie bezpieczeństwa i mają wszelkie certyfikaty. Jeden z przykładów podpisanych umów w Polskim Zakładzie Zbrojeniowym to jest wczorajsze podpisanie umowy w zakładach AMZ Kutno, w polskich zakładach zbrojeniowych, 100% własność Polska, gdzie razem z panem premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem podpisaliśmy wczoraj umowę ramową na 286 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych z systemu Kleszcz. To jest taki znaczący udział, bo to będzie kilka miliardów złotych. Oczywiście przed nami jest umowa wykonawcza. To jest jakaś jeszcze chwila, żeby rozpocząć produkcję, ale to jest taka jaskółka, która pokazuje, że jednak można zamawiać poszczególny asortyment w polskich zakładach zbrojeniowych, a wozów bojowych polska armia potrzebuje naprawdę dużo, dlatego że w dalszym ciągu na wyposażeniu są stare postsowieckie wozy bojowe, które muszą być i to szybko zastępowane nowoczesną technologią. Chcę też powiedzieć, że nie tak dawno był podpisany offset. My zawsze żeśmy zwracali na to, żeby do każdej umowy był również zawarty offset, tak bardzo ważny i potrzebny dla polskich zakładów zbrojeniowych, dla polskiej myśli technicznej, po to, żebyśmy mogli tutaj w Polsce produkować i nie być uzależnionym od myśli czy technicznej, czy zakładów zbrojeniowych zagranicznych. Wiadomą rzeczą jest, że w razie jakichkolwiek zagrożeń przede wszystkim musimy się opierać na gospodarce polskiej i to, żeby ten sprzęt mógł być remontowany tutaj u nas na ziemi polskiej. I to oczywiście to, co powiedział pan premier, dzisiaj będziemy też podpisywali zintegrowany system dowodzenia. Jeżeli chodzi o program Wisła czy Narew, to są oczywiście, przekładając to na taki bardzo popularny język, to oczywiście to jest cały system związany z patriotami. Przypomnę, przed nami jeszcze zakup 6 baterii, ale to jest skok w ogromną przyszłość. Cały ten zintegrowany system dowodzenia obrony przeciwpowietrznej i przeciwrakietowej powoduje, że będziemy mieli najnowsze technologie i one będą zastąpione tymi technologiami, które do tej pory funkcjonują. Musimy też powiedzieć o szkoleniu chociażby pilotów. Na to też będziemy kładli bardzo duży nacisk. Wiemy doskonale, jak ważny jest to czynnik ludzki. I tutaj też
kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej bardzo na to zwraca uwagę.